Bardzo serdecznie Państwa witam. Pewnie jak już Państwo wiecie, na najbliższą sesję Rady Miejskiej przedłożony został projekt uchwały o wysokości stawek za wywóz odpadów w 2021 roku. Niestety w ostatnich miesiącach po rozstrzygnięciu przetargów wiemy już, że wzrosły nam koszty zarówno wywozu odpadów, jak i przetwarzania, utylizacji tych odpadów. Średni wzrost w obu tych obszarach, które wpływają na stawkę płaconą przez mieszkańców, to jest około 40%. Chciałbym Państwu pokazać też, jakie inne czynniki wpływają na wysokość stawki, którą płacą mieszkańcy. Po pierwsze, jest to liczba składanych deklaracji. Niestety w ostatnim czasie ta liczba deklaracji spada, co wynika zarówno ze zmniejszającej się liczby mieszkańców, ale też i w naszej ocenie nieszczelności systemu. Według danych GUS-owskich w Grudziądzu zamieszkuje około 95 tysięcy, według naszych danych meldunkowych jest to około 84 tysięcy, zaś deklaracji mamy niespełna 80 tysięcy. To powoduje, że jest to zdecydowanie mniejsza liczba od prawdopodobnie liczby, która zamieszkuje na terenie Grudziądza. System, który mamy w Grudziądzu, naliczania stawki od osoby, no nie jest do końca takim systemem szczelnym. Problem ten dotyczy nie tylko naszego miasta, ale też wielu miast. Robimy wiele działań prowadzących do tego, aby ten system uszczelnić. Są to zarówno działania naszego urzędu, jak i też spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, z którymi oczywiście współpracujemy. No ale niestety to nie daje takich satysfakcjonujących rezultatów. To jest jakby pierwszy czynnik mający bardzo istotny wpływ. Liczba deklaracji składanych, liczba osób, które płacą de facto za odpady. Kolejne to jest są rosnące koszty, to już po części powiedziałem, zarówno odbioru odpadów, gdzie Grudziądz jest podzielony na kilka sektorów, na pięć sektorów. Tak jak Państwo wiecie, jeden z sektorów obsługiwany jest przez naszą spółkę komunalną i bardzo dobrze, dlatego że udział tej spółki komunalnej w przetargach ostatnio spowodował, myślę, duże obniżenie stawek proponowanych przez prywatnych przedsiębiorców w innych sektorach. I to jest nasza taka konsekwentna polityka, którą przyjęliśmy właściwie od początku mojej prezydentury. To, co wpływa też na wzrost, to co powiedziałem już wcześniej, samo przetwarzanie odpadów. O tym będzie mówił pan Bartosz Herszkie, który jest specjalistą, kieruje zakładem utylizacji odpadów w Zakurzewie. Przejdźmy. Aha, jeszcze jest bardzo ważna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. To są rzeczy narzucane nam centralnie, ustawowo. Także pewne normy unijne, które musimy spełnić w różnych obszarach. To też myślę, że pan Bartosz o tym bardziej szczegółowo będzie mógł powiedzieć. Warto też wspomnieć, że jest przygotowanych kilka projektów zmian w ustawie dotyczącej zagospodarowywania i odbierania odpadów. Między innymi zmiany proponowane przez rząd idą w kierunku zindywidualizowania stawek. Niektóre gminy już próbują, testują tego typu rozwiązania, a także większego obciążenia producentów, czyli tych, którzy wprowadzają dany odpad do obiegu. Tak, jest to bardzo popularne rozwiązanie stosowane w krajach europejskich. U nas większość opłaty za utylizację odpadu spoczywa na mieszkańcu. Ten wzrost i te czynniki, o których powiedziałem, powodują, że byłem zmuszony przedłożyć projekt uchwały zwiększający stawkę za wywóz odpadów od osoby do kwoty 28 zł.
Dzisiaj obowiązująca stawka w Grudziądzu to jest 20 zł. To jest stawka, która bilansuje system. Tak jak też wcześniej wielokrotnie mówiliśmy, system wywozu odpadów musi być zbilansowany. Takie są wymagania ustawowe, takie też są wymagania Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wielokrotnie nam wcześniej zarzucała, że ten system w Grudziądzu się nie bilansuje. Jest to stawka optymalna przy założeniu zbilansowania tego systemu. Jak to wygląda średnio, ponieważ jeżeli ta stawka, ta uchwała zostanie przyjęta przez radnych, będzie obowiązywała od 1 maja 2021 roku. Oznacza to, że średnia stawka w roku 2021, średnia ważona, będzie wynosiła 25 zł, około 25 zł. Wiele gmin wprowadzało podwyżki już od 1 stycznia. Myśmy tego nie uczynili. Proponujemy to wprowadzić od 1 maja, zatem gdyby to policzyć średnią ważoną, daje to stawkę 25 zł od osoby. Jak plasuje nas to na tle innych, myślę, że porównywalnych miast z naszego regionu? Proszę zobaczyć, stawka we Wrocławku obowiązująca już w roku, od początku roku 2021. To jest stawka właśnie 25. Ta stawka też obowiązywała w roku 2020, a więc była znacząco wyższa od tego, co mieliśmy w Grudziądzu. Dalej stawka w Inowrocławiu, też 25 zł. Stawka, która też obowiązywała w roku 2020. Dalej stawka w Brodnicy, także stawka 25 obowiązywała już w latach, w roku poprzednim i obecnym. No i to, co, o czym mówimy w Grudziądzu, stawka obowiązująca w roku 2020 i dotychczas to jest 20 zł. Od 1 maja stawka proponowana 28 zł. Jak Państwo też pewnie wiecie, stawki praktycznie w większości gmin mają tendencję rosnącą. Ta nasza stawka proponowana nie przekracza 30 zł. W wielu gminach dzisiaj już obowiązują stawki powyżej 30 zł. To pokazuje, jak trudny jest to obszar, jeżeli chodzi o odpady. Jak dużo jeszcze przed nami też takich aspektów edukacyjnych, bo to jest bardzo ważne, że musimy cały czas edukować mieszkańców w zakresie segregacji, w zakresie pewnych działań, które wspólnie możemy podjąć, aby zminimalizować koszty wywozu odpadów. Tu chciałbym wszystkim mieszkańcom podziękować, ponieważ poziom świadomości, poziom wyedukowania jest już coraz wyższy i mieszkańcy już naprawdę bardzo dbają o odpowiednią segregację, ale przed nami jeszcze dużo pracy, aby osiągnąć te wszystkie parametry, te wszystkie oczekiwania, które stawia nam czy Unia Europejska, czy rząd. Kończąc, to co już Państwu powiedziałem, w mojej ocenie proponowana stawka jest to taka stawka, która pozwala na zbilansowanie systemu i stawka optymalna przy tych kosztach, które ponosimy, zarówno kosztach wywozu odpadów, jak i ich przetwarzania, utylizacji. Moje nazwisko Bartosz Peszkę. Jestem dyrektorem Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. Tak jak Pan Prezydent wspomniał, jesteśmy spółką miejską, która zagospodarowuje głównie odpady komunalne z Grudziądza. I chciałbym kilka zdań na ten temat. Dlaczego te odpady rosną, te ceny? Przede wszystkim niezmienne problemy odnośnie zagospodarowania odpadów, które wysortowujemy przy pomocy państwa i te segregowane odpady surowce wtórne. Ceny dzisiaj surowców wtórnych po prostu są tak niestabilne i na tak niskim poziomie,
że producentom, którzy korzystają z tych surowców wtórnych, nie opłaca się praktycznie z nich korzystać, bo ściągamy odpady nadal z zagranicy, bądź łatwiej jest wytworzyć nowe produkty bez jakiegoś takiego wsparcia się recyklingiem odpadów. Oczywiście, tu prezydent też również wspomniał o trwających pracach, które zmierzają do wdrożenia ustawy tak zwanego ROP-u, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producentów, bo tak jak wcześniej było powiedziane, to mieszkańcy dzisiaj główną daniną właśnie są obciążeni za recykling tych odpadów, a wbrew pozorom winni, że tak powiem, płacić za to producenci, którzy wprowadzają te opakowania, szczególnie te, które nie podlegają recyklingowi. Ze statystyk takich może za ubiegły rok przywołam, że z każdej tony zmieszanych odpadów komunalnych wysortowujemy dzisiaj 5% odpadów, które podlegają recyklingowi. I tu jest tak naprawdę sedno sprawy, dlaczego jest tak drogo, bo 95%, które musimy zagospodarować, to są odpady trudne, za które my jako zakład musimy płacić. Czy to w daninie w postaci opłaty składowiskowej, która jest bardzo marszałkowska tak zwana, która jest na bardzo wysokim poziomie, bo już dzisiaj jest 276 zł, czy też odbiorcom zewnętrznym za odpady, których nie możemy na przykład składować. Nie ma termicznej instalacji w pobliżu, bo Bydgoszcz, który świadczy usługi termiczne, to nie zajmuje się odpadami tego typu. On pali zmieszane odpady komunalne i tylko ze swojego okręgu. My natomiast musimy bazować na odbiorcach z całej Polski i te ceny sięgają 500-600 zł za tonę, czyli tak naprawdę ekonomika tego przedsięwzięcia w chwili obecnej jest cała przerzucona na mieszkańca, bo niestety no, my mamy taki zakład, że nie jesteśmy w stanie dołożyć do interesu i tak jak pan prezydent powiedział, też musi nam się ten system bilansować. Ja z nadzieją czekam na te zmiany prawa, żeby jednak mimo wszystko zaangażować producentów opakowań i znieść po prostu opłaty z mieszkańców na rzecz właśnie tych producentów, którzy wnosząc opłatę odpowiednią za opakowanie, które nie będzie recyklingowane, to będzie tak wysoka opłata, że prawdopodobnie zrezygnują z takich opakowań, tak? Będą musieli szukać alternatyw w postaci odpadów, które nadają się do recyklingu. Myślę, że to nie jest kwestia roku, nie jest kwestia dwóch lat, to jest jakiejś najbliższej przyszłości, więc na pewno nie będzie to działanie od tak. Co jeszcze wpływa na cenę? Na pewno wszystkie propracownicze oczekiwania, tak? Pracownicy to już nie jest, że tak powiem, koszt taki, że najniższa krajowa i zakład ma, że tak powiem, tysiące CV-ek do zatrudnienia, tak? Tych pracowników. Każdy, że tak powiem, pracownik oczekuje godziwego zatrudnienia, nawet ci najprości sortowacze nie będą już pracować za najniższą krajową. No, niestety, ona też idzie w drastyczny sposób do góry, dla nas, drastycznych pracodawców, a niestety przekłada się to też na cenę usług tak, oferowanych. Więc dodając do tego ceny choćby prądu, czy na przykład zabezpieczenia roszczeń na odpady magazynowane, które magazynujemy na zakładzie, z uwagi na to wprowadzono w ogóle tą regulację, z uwagi na pożary, które powstawały w kraju, więc wprowadzono też kolejną daninę, żeby taki zakład jak my, który magazynuje odpady, wniósł odpowiednie zabezpieczenie roszczeń za te zgromadzone możliwe odpady. No i niestety, i znowu wracamy do punktu wyjścia, musimy to przełożyć w cenę. Także to nie jest tak prosto, żebyśmy chcieli, że tak powiem, zarobić na mieszkańcach. Kalkulujemy jak możemy, żeby ta opłata była jak najniższa, ale gro obciążeń nie jest kompletnie zależne od zakładu. No, to ja mam na tyle. Oczywiście, jeszcze zostaje kwestia odbioru odpadów. Odbiór odpadów, tak jak pan prezydent powiedział, na dzisiaj moce nasze technologiczne to jest jeden sektor. Rozważamy, że tak powiem, ekonomikę w
postaci podjęcia się, że tak powiem, kolejnej próby zawalczenia o kolejny sektor, bo o 5 na dzisiaj nie możemy jeszcze mówić. W tym roku spróbowaliśmy jeden sektor powalczyć trochę bardziej. No niestety się nie udało, dużo nie zabrakło, ale jednak. No ale dzięki temu zakładam, że miasto skorzystało po prostu w postaci tego, że przedsiębiorca, który nas przebił, dał fajną cenę, tak odpowiednio niską, która wpisała się w budżet. Myślę, że ta stawka, którą tu pan prezydent przedstawił, to na najbliższe lata to jest taki poziom, myślę, że i tak minimalny. Także myślę, że tu służby ratusza bardzo dobrze kalkulowały, ale oczywiście przy takim założeniu, że mieszkańcy nadal będą segregować. Tak? Ten wzrost jest widoczny, ale nie na tyle, żeby tutaj optymistycznie patrzeć w przyszłość jeszcze tak, żeby utrzymać tą stawkę przez nie wiem, najbliższe dziesięciolecia. Ale zakładam, że mimo wszystko będziemy dążyć do tego, żeby zarówno poziomy recyklingu, które są na gminie, że tak powiem, spoczywają do osiągnięcia, które w pierwszych dwóch latach wydają się takie możliwe do osiągnięcia, to razem z mieszkańcami, że tak powiem, osiągniemy i nie będzie konieczności kolejnych podwyżek za odpady w latach, czy na przykład przyszłym, czy za dwa lata. Także ja dziękuję, jak będą pytania. Dziękuję bardzo, dziękuję. Jeżeli jakieś pytania, to zapraszam. Planujecie może personalizację odpadów przez mieszkańców, że powiedzmy jakieś kody kreskowe albo coś w tym stylu, takie niektóre miasta coś takiego wdrażają? Tak, niektóre miasta wdrażają. Rzeczywiście takim chyba prekursorem jest Ciechanów. Personalizacja, czyli rozdanie mieszkańcom kodów kreskowych. Te kody kreskowe umożliwiają otwieranie pojemnika. W tym pojemniku następuje ważenie odpadów i każdy worek odpadu jest do zidentyfikowania. To oczywiście jest z jednej strony system bardzo, bardzo być może dobry, bo on rzeczywiście prowadzić może do zindywidualizowanej stawki za odpad. Z drugiej strony budzi wiele kontrowersji takich, że przestajemy być anonimowi. Jesteśmy praktycznie, możemy być rozpracowani po odpadach, co jemy, co kupujemy, więc to budzi pewne kontrowersje, ale takie systemy są, już pomijam też są testowane, pomijam o kosztach wdrażania takich systemów, więc rozpoznaliśmy ten rynek i być może w przyszłości spróbujemy taki system także i w Grudziądzu przetestować, ale mówię, to wymaga na pewno przetestowania na mniejszej wspólnocie, tak aby zobaczyć w ogóle jak taki system może w naszym mieście funkcjonować. Panie prezydencie, tu pan dyrektor chwilą powiedział, że pociągi nie chcą zarobić na mieszkańcach, a może jednak pociągi za dużo zarabiają. Przetarg na zagospodarowanie zeszłoroczny, bo dociągi nie miały tam konkurencji, więc czy ta cena jest faktycznie, pana zdaniem, adekwatna, bo zagospodarowanie to jest połowa tego całego koszyka 26-7 milionów działania całego systemu. W zeszłym, w tym ostatnim przetargu rzeczywiście nie miały konkurencji, ale w poprzednim przetargu miały konkurencję i cóż się okazało, że konkurencja dała zdecydowanie wyższą cenę. Pan Bartosz, proszę powiedzieć o szczegółach. Ta cena była istotnie wyższa. Trzeba też tam, tak, oczywiście w pierwszym przetargu, który odbył się w ubiegłym roku, stanęła spółka z Bydgoszczy. Jej cena wydawała się atrakcyjna, aczkolwiek nie na tyle, żeby ten przetarg wygrać. Ona była blisko dwukrotnie większa niż nasza oferta. W tym roku z kolei faktycznie zamówienia mają publiczne jedno to do siebie, że tak naprawdę każdy może stanąć. Tak? Patrząc prawdopodobnie, ja spodziewam się takiej, że tak powiem, decyzji niektórych tu podmiotów okolicznych, patrząc na to, jakie stawki dzisiaj oferowaliśmy dotychczas dla miasta, to myślę, że nikt po prostu nie składa oferty, bo nie jest jej w stanie przebić. To myślę, że to też może być jeden z argumentów. A trzeba jeszcze sobie odpowiedzieć na jedną rzecz. Miasto dzięki przetargowi ma zupełnie inne ceny, niż jakby tego przetargu nie robiło i korzystało z naszego cennika. Bo nie wiem, czy Państwo wyłapali pewną różnicę.
miasto generalnie przez to, że gwarantuje nam dostawy odpadów, ma pewien, w pewien sposób rabat, tak? I ten rabat też nie jest mały i to też ukłon tu pana prezydenta naszej spółki w stronę mieszkańców Grudziądza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie do pana prezydenta. Czy w związku z tym, że te metody, o których pan prezydent tak ogólnie powiedział, likwidacji tej czarnej dziury tysięcy mieszkańców, którzy nie płacą, no są dość chyba nieskuteczne, bo o tym się mówi już od lat. Czy macie jakiś inny pomysł na to? No bo lekko licząc to jest 1 000 000 złotych rocznie, czyli jak ja to przeliczyłem, każdy z nas miesięcznie złotówkę płaci więcej za te kilka tysięcy osób, które są poza systemem. Tak, to prawda. No wiadomo, że ograniczona jest liczba systemów naliczania opłaty. Swego czasu proponowany był w Grudziądzu do wprowadzenia system od powierzchni, między innymi bardzo mocno popierany przez Grudziądzką Spółdzielnię Mieszkaniową. No ostatecznie radni zdecydowali, że najbardziej sprawiedliwym systemem jest od osoby. Z kolei system naliczania od powierzchni jest uznawany za system najbardziej szczelny, bo tutaj praktycznie nie można uniknąć opłaty. Co więcej, w latach wcześniejszych taki system był stosowany przez zarządców nieruchomości. Inne systemy naliczania, odwody chociażby, no są też bardzo skomplikowane technicznie. Też rozważaliśmy wprowadzenie tego takiego systemu, ale on spotkał się tutaj z dużym oporem. I co rozumiem oczywiście właśnie zarządców nieruchomości, bo wymagałoby to wielu inwestycji i jest to system też dość skomplikowany technicznie. Kolejny system, który ustawa dopuszcza naliczania od gospodarstwa domowego, od tego systemu odeszliśmy, wprowadzając właśnie system od osoby, który jest dość popularny także w innych miastach, ale problem. Czy w tym systemie są Państwo w stanie znaleźć jakieś pomysły skuteczniejsze? Cały czas to czynimy po prostu z tym, że z takim problemem też no, borykają się spółdzielnie chociażby, tak, wspólnoty. To o czym w ostatnim debacie w uwagi warte, o czym mówił między innymi prezes Wieczorek, że po wprowadzeniu tego systemu w spółdzielni było gwałtownie w ciągu bardzo krótkiego czasu 1000 mieszkańców. To pokazuje, jak to jest trudne, bo to jest też zadanie dla właśnie spółdzielni, wspólnot, wykazanie, ile osób zamieszkuje w danym lokalu. To nawet nie jest związane z zameldowaniem, bo część mieszkańców tłumaczy się na przykład wyjazdem chociażby dzieci na studia i niezamieszkiwaniem w tym miejscu w Grudziądzu.